Witam wszystkich z tej strony Quadron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Twierdza HD. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało się nam zabić szczura. Udało się też przez serdugorękę odzyskać ziemię zagarnięte przez węża w zdradziecki sposób. Tak więc wszystko idzie, że tak powiem, po naszej myśli. Moi drodzy, nie przedłużając, rozpoczynamy kolejną misję. Więc skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów. Raduj się, lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie Lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Duke z pewnością zapragnie odbić zamek, tak więc zorganizuj tam silną obronę. W porządku, moi drodzy. Cele tej misji, jak widzicie, są nieco odmienne od zwykłych celów misji. Mamy tutaj tak, osiągnij liczbę ludności 50 oraz pobłogosławieni 75%. Co to oznacza? O tym za chwilę. Zmniejszmy sobie tempo gry. Jakieś polecenia? Zabijmy na porządek wilki, moi drodzy. Już wam mówię, o co w tej misji chodzi. Tylko tak. Jak widzicie, mamy tu oddział 31 włóczników i 11 łuczników. I musimy, moi drodzy, zająć ten zamek. No ciężko to nazwać zamkiem. Po prostu ten forcik, czy ten fort, który zaczął stawiać wąż, zaczął go wznosić. Więc, moi drodzy, nie czekajmy. Zabijmy tego wilka jeszcze jednego tutaj. Niech sobie łucznicy z nim poradzą. Ok, i teraz, moi drodzy, rzućmy się. Tu jeszcze jeden wilk. Dużo wilków, tu jest dużo w ogóle zwierzyny. Rzućmy się przede wszystkim najpierw na tą wieżę. I tu mamy nową jednostkę, moi drodzy. Są to pałkarze, ale o nich może później. Dlaczego oni tak wolno idą? No to w drogę. Łuczników specjalnie oszczędzam, no bo łucznicy, no ja w sumie w każdej misji oni będą mieli tutaj kluczową rolę do odegrania. Przyspieszmy to może, bo będzie to trwało wieki. Tych łuczników jest naprawdę garstka, więc spokojnie moi włócznicy sobie dadzą radę. Doszli, nie doszli? Jeszcze nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok, i teraz uderzamy tutaj. To jest sobie ze spokojem powinni poradzić, mimo że pałkarze są dużo bardziej bitni niż włócznicy, jednak ja tutaj ich przygniotę liczebnością wojska. No, wróg został pokonany. I teraz tak, widzę, że idzie tutaj niedźwiedź, zajmijmy się nim. Moi łucznicy już tu idą. Moi drodzy, co z nowości? Co z nowości w tej misji? Mamy tak. Gdzie to jest? Tutaj mamy kaplicę. No jak wiadomo, jak chcemy mieć pobłogosławionych ludzi, no potrzebny nam do tego będzie oczywiście ktoś bardziej duchowny niż świecki, więc tutaj będziemy musieli stawiać kaplicę, dzięki którym będą tutaj sobie po prostu chodzić księża i błogosławić nam naszych kmieci. Dobra. Tutaj, moi drodzy, jak zwykle jest dużo do ogarnięcia. Farmy pszenicy muszę jeszcze postawić na pewno. I ja zwykle robię taki myczek, tylko poczekajmy jeszcze z tym myczkiem. Teraz tak, postawmy sobie młyn. Młyn tutaj zaraz przy siedzibie może być. Zwiększmy sobie skład zapasów. Wyślijmy jeszcze tych włóczników. Poczekajcie, poprawię sobie mikrofon. Mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś specjalnie słychać. Czy tutaj jeszcze był niedźwiedź? Jest, dwóch.
Dwa niedźwiadki nawet. Trzy nawet. Chcę ich powysyłać, tych włóczników, żeby zabić te niedźwiedzie, ponieważ później będą utrudniać życie moim drwalom, a to oczywiście będzie miało wpływ na gospodarkę. I tutaj zaraz ze świeżego prawa postawimy sobie tak. Dwa warsztaty ucznicze. Bliziutko. Świetnie. I zbrojownie również blisko. Żeby jak najszybciej rozpocząć produkcję łuków i werbowanie nowych jednostek. No i żebym jeszcze nie zapomniał, to postawimy sobie raz, dwa, trzy, cztery piekarnie. Czemu nie mogę tego tu zbudować? Coś chyba źle kliknąłem. Dobra, przyspieszmy grę do 90. Czyli tak jak mówią moi drodzy cele misji, musimy mieć konkretną ilość ludności i z tej... No wiem. I z tej ilości musi być 75% pobłogosławionych ludzi. Tu w ogóle wilki, wszystko, jeju, źle to jest zwierzyny tej dzikiej. I tu kolejny niedźwiedź, zajmiemy się nim. Gdzie on mi ucieka za mapę? Dawajcie go. Dobra. Wszystkie niedźwiedzie wybite. I teraz tak, zmniejszmy znowu tempo gry. Ustawmy ze... Chociaż ze dwa... Wiedziałem. Postawmy sobie... O ludzie. Szybko, żeby mi te... Małe tutaj... Dziady nie weszły na pola pszenicy. Bo zające to jest swego rodzaju plaga. Ponieważ gdy one mi wejdą na pola pszenicy... No to zaczną mi wyżerać plony. Tylko chciałbym ustawić wieżyczkę. Bramę w taki bardziej normalny sposób. Może tak. I szybciutko. Dobra, one mi tutaj teraz wskoczyć. Właściwie wkicać się tu nigdzie nie powinny. I zwiększamy tempo gry. Dodajmy skład zapasów. I muszę, widzę, dostawić jeszcze jedną... No jak one tu wlazły? Aha, no to świetnie. Ucznicy, dawać mi to, bo zające mi będą tutaj wyżerać plony. I przez to nie będę miał pszenicy. Jak nie będzie pszenicy, nie będzie mąki, nie będzie mąki, nie będzie chleba. Nie będzie chleba, będzie głód. Postawmy jeszcze jedną chatę. I może już jedną kaplicę. Tutaj tą jedną chatę drwala wywalmy, bo jest niepotrzebna. I tu niech będzie kaplica. Dobra, zające wystrzelane. Teraz tak, przydałoby się... Nie, pomalutku. Dostawmy jeszcze dwie piekarnie. A dlaczego wy nie strzelacie do wilków? Dziękuję. Nie, wy nie idźcie, wystrzelajcie, no. Wiadomość od twojego skryby. Ser Długoręka wyruszył statkiem do dalekich krain, aby negocjować wykup króla z niewoli. No jasne, więc Ser Długoręka tu robi największą robotę. No on wszystko robi, a Lord Wełnowór nie wiem. No on jest tylko tu chyba na pokaz. Dobrze, moi drodzy. Tutaj jako tako gospodarka idzie. Jeszcze co dziwne, nie ma żadnego łuku. Co jest smutne, gdzieś tu muszę koszary postawić. Koszary postawię sobie gdzieś tu. Albo gdzieś tu może. A nie, mam już jeden łuk, ale to jeden łuk nic mi za dużo nie daje. No i póki co musi zostać tak jak jest, bo nie mam tutaj możliwości rozbudowy wojska na tyle, żeby przesunąć mury obronne tutaj w to miejsce i zacząć osłaniać moje kamieniołomy, bo bez kamieniołomów nie postawimy kaplic, przez co nie będę miał odpowiedniej ilości pobłogosławionych, bo wiadomo, że jeden ksiądz no nie pobłogosławi mi wszystkich potrzebnych poddanych. Dobra. Wyślę włóczników do zabicia wilków. Bo tu widzę, no te wilki mi blokują dostawy pszenicy. I niech sobie stoją ci włócznicy tutaj. Ilu mi ich zginęło? Jejuś, te niedźwiedzie mi chyba tych włóczników po prostu powybijały. No, traficie te wilki? No. Tych wilków jest chyba więcej niż w tej drugiej czy tam trzeciej misji. No masakra jakaś. Tak są namolne te wilki, że ja nie mam słów. Dobra, drewna mam od groma, ale... Nie no, łuki też przybywają, dobra.
Werbujmy wojsko. Jak najwięcej. I teraz tak. Dostawmy kamieniołom. Dwa postoły. Postoje wojów. Wołów, nie wojów. Kurczę, jak ja się mam odgrodzić od tych zająców? Może tu gdzieś? Tu gdzieś może się przegrodzę jakoś? W ogóle co ci drwale robią te zające, to nie mam słów. Okej, może teraz nie wejdą. Dobrze. I teraz tak, jedzonka no nie ma zbyt wiele. Ale wiem co mogę zrobić. Dostawmy tak. Tutaj gdzieś raz, dwa, trzy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Zawsze mało. Cztery chaty myśliwskie powinny wystarczyć. I dostarczmy jeszcze, właściwie postawmy jeszcze tutaj gdzieś raz, dwa, trzy. Tu mi przeszkadza jelonek. Grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. No to średnio jak wojska węża idą na mnie. No ale dobrze, zmniejszmy tempo gry. Ja już tu mogę... Nie, to chciałem kliknąć. Tutaj chyba o tym też nie wspominałem, że mamy z nowości wieżyczkę obwodową. Jest to kamienna wieżyczka, jak sami widzicie. I na tą wieżyczkę chciałbym pomału już posyłać jednostki. Postawmy tutaj kamienne schodki. Wyślijmy wojska. Zwerbujmy jeszcze to, co się da. Czekamy na rozkazy. I muszę jak najszybciej podnieść racje żywnościowe, tylko że no nie ma za bardzo jak, no bo tutaj jak podniosę racje żywnościowe, no to mi raz, dwa się racje żywnościowe skończą i zacznie się głód. No na razie gospodarka jest jeszcze niedostatecznie rozwinięta, więc nie ma co szaleć. Dobra, pomalutku. I zrobimy teraz taki myczek oszukany, że sobie rozwalę te schodki, żeby mi tutaj wrogie wojska nie weszły. To nie jest oszukiwanie, to jest po prostu taki, wiecie, no stary trik wszystkich po prostu graczy twierdzy. Zdążą? Jak widzicie, pałkarze są dużo bardziej odporni na strzały. Ale mam nadzieję, że moi łucznicy ich wystrzelają. No, chcieli, żeby wejść po drabinkach, ale nie wejdą. No i się udało. Ale niech ci włócznicy zostaną tu przy schodach. Jakby się któryś pałkarz chciał przedrzeć, to mu się to chyba nie uda. I moi drodzy, ta misja należy do jednych... Znaczy, może inaczej. Są speedrunnerzy, którzy tą misję obchodzą lub przechodzą w 4 czy tam 2 minuty, ale ja taki pospolity gracz, no to będę musiał dłużej po prostu się z nią pobawić i nie jestem pewien, czy tą misję będę w stanie ograć w przeciągu jednego odcinka, ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Póki co przeciągnijmy te mury w ten sposób. Tutaj. Okej, dostawmy jeszcze jedną wieżyczkę. I tutaj też jeszcze jedną. Dobra. No i wojsko. Werbujmy wojsko. Jak najwięcej łuczników. Ruszamy natychmiast. Zające mnożą się w alarmującym tempie. Nasze plony są zagrożone. Tak? Chłopaki, strzelajcie do zająców. No jak nie możesz wycelować? No, a może w tego? Celować spokojnie. Dobra. Mam nadzieję, że te kicaje mi teraz nie nabroją specjalnie i nie zjedzą mi po raz kolejny plonu, bo mi się chyba załamał. Dobra, ja tu gadu, a tutaj... A oto nasz mały bohater. Chyba mam dla ciebie niespodziankę. Wąż, daj sobie spokój, tak się ciebie nie boję. Dla twojej wiadomości. Bo tak samo mnie straszysz jak ten świętej pamięci, no może nie takie święte, ale jak twój kolega szczur. I przypomnij sobie, drogi wężu, jak twój kolega szczur skończył. Raczej średnio. Ojej, już atakują. Ale tu już jest bardzo brzydka ilość. Bardzo brzydka.
A mógłbym się tutaj trochę dalej odgrodzić? Na przykład w ten sposób. Ciekawe, czy tu przejdą. No, sporo łuczników. Tu zamknijmy tą bramę, albo nie, bo tam chyba się nic nie stanie. No, zobaczymy, jak to będzie. Pałkarzy też jest z 10, więc to już jest grupka, która może naprawdę mi tutaj przeszkodzić. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Nasze zapasy żywności. No, widzę właśnie, że z jedzeniem jest średnio. Muszę tutaj troszeczkę się pobawić jeszcze. Dobra, niech to oblężenie trwa. Ja tam sobie swoją drogą będę inwestował w gospodarkę. Dostawmy jeszcze tak. Tu, gdzie się tylko da zagrody bydła. No, okej. Okay. I może jeszcze... Za mało pracowników, aby ten strzychaty... Dobrze, wiem, że mało pracowników. Informacja, jak to wygląda. Dobra, liczba ludności już jest, ale tylko 16% pobłogosławionych słabo, więc teraz muszę czym prędzej sobie jeszcze dostawić kaplicę. Tu. Aha, przedarli się, no to średnio. Twardzi są, nie powiem. Tu muszę postawić jeszcze małą bramę. Tylko, o, gdzieś tu. No dalej. Tu. A, jest nowość, moi drodzy. Wielka brama murowana, o tym też wspomniałem, no... Wielka brama murowana różni się ilością kamienia potrzebnego na jej postawienie, no i oczywiście wielkością w stosunku do małej bramy. No i to tyle. Brak mąki, mój panie. No wiem, że brak mąki. Mój panie. Zwiększmy racje żywnościowe, zwiększmy podatki. I teraz tak. Ludzie radują się na wieść o twoim małżeństwie, sir. O, to szybciutko podatki. Nasze zapasy złota stale rosną. I obserwujmy to. To są też takie, moi drodzy, o tym nie wspomniałem, zdarzają się takie czasowe eventy, dzięki którym dostajemy takiego dość sporego boosta, jeśli chodzi o popularność, ale to trwa tylko chwilę, więc to będę sprawdzał. I dostawmy jeszcze, jak mam taką fajną opcję. Aha, już się skończyło. Szybciutko zmniejszmy podatki. Dobrze, dostawmy kolejne dwie kaplice. Tu. Tu. I dostawmy, znaczy dostawmy, zwerbujmy dodatkowe wojsko. Bo z pewnością wojska węża nie odpuszczą tak łatwo. Mogę postawić targowisko? Mogę, no to super. Postawmy targowisko w widocznym miejscu, gdzieś tu. I dostawiłbym jeszcze jeden warsztat. Dobra, nie strasz mnie, bo się ciebie nie boję. Dzięki, dzięki. To wiecie, to zmniejszmy tempo gry na chwilkę. Dostawmy jeszcze jedną tutaj wieżyczkę. I lecimy dalej. Czekamy na rozkazy. Mój panie. Jak to wygląda? 26%, no tak wolno to idzie. To zaraz. Ile tego wojska? No znowu sporo. I chyba są tu inżynierowie. No to zaczyna się średnio. Ale ja sobie w międzyczasie dostawię kolejne dwie kaplice. Cyk. I cyk. Ale z jedzeniem znowu bieda. O ludzie. No zaczyna się teraz... I moi drodzy, mamy tutaj nową z tego co widzę. Może nie tyle co machinę oblężniczą, ale nową jednostkę jakby. Jest to ruchoma tarcza, która zasłania jednostki nasze, czy też wrogie przed ostrzałem. Dzięki temu są jednostki bardziej odporne na ostrzał. Dobra. Ale w tej misji moja gospodarka bardzo mocno kuleje. Co mnie smuci. Z tą pszenicą biednie. Zróbmy inaczej. Odgrodzimy się.
ten sposób. Dostawmy tutaj mur kamienny. I dołożymy sobie raz, dwie, trzy farmy pszenicy. Po co tu przybywasz? Psujesz mi plany, idź sobie stąd. O kurcze, a co to się stało? Zwycięstwo. Moi drodzy, jestem w szoku. Nawet nie wiedziałem, kiedy mi skoczyło 75% pobłogosławionych. Nie wiem, czy się gra nie zbugowała, ale spoko. Przeszłem misję? Przeszłem. Poziom gry 5000, stracone jednostki 20%, za co 8000 punktów, 26 ludność dodatkowo, oficjalny końcowy wynik to 13026. Jak to się stało? Nie wiem. Udało się. Lecimy dalej. Kiedy lud tej ziemi ujrzał, w jaki sposób powstrzymałeś siły węża, zaskarbiłeś sobie ich przychylność. Hrabstwo jest twoje. No i pięknie, moi drodzy, kolejne hrabstwo, tu właśnie cały już zachodni rejon i całą północ mamy ogarniętą. Bez mennego gadania, lecimy dalej. Lord Wełnowór był zajęty działaniami zbrojnymi na innym froncie, natomiast Ser Długoręka przebywał za morzami. Nie otrzymałeś żadnych rozkazów i samodzielnie zadecydowałeś, że należy podążać naprzód. Ludzie, których wysłałeś na pomoc szczurowi, zawiedli. To nie moja wina. Ja tylko dałem wojsko. To szczur mówił im, co mają robić. Milcz! Odzyskaj ziemię szczura, albo każę wyrwać ci język. Trzeba zająć się tym problemem u samego źródła. Przeszłość wilka spowijają mroki tajemnicy. To, co wiemy o jego życiu, to mieszanina mało wiarygodnych historii i plotek. Mówi się, że rodzice wilka zmarli w krótkim odstępie czasu z przyczyn naturalnych, wkrótce po 18 urodzinach wilka. Poprowadź swoje wojska na inne ziemie węża i odeprzyj ataki jego sił. To hrabstwo graniczy już z ziemiami wilka, więc bądź czujny. Jeśli wilk zdecyduje się wystąpić przeciwko tobie, trzeba będzie działać szybko. Okej, moi drodzy. Cele misji standardowe, czyli wyeliminuj wszystkich wrogów i czas przed ostatnią bitwą. No i wreszcie otrzymaliśmy jakieś strzępki informacji na temat wilka. Chociaż są to tylko strzępki, ale z tego co widać jest to najgroźniejszy z naszych przeciwników, więc... Trzeba się mieć na baczności, bo tutaj graniczymy już z hrabstwem wilka, więc no, żarty na bok. Lecimy. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Okej, gdzie my mamy znak pierwszy? Tu jest znak. Mhm. Tu są złoża. Więc może gdzieś tak... Postawmy ten zamek tu. Spowolnimy tempo. Spichlerz postawmy też gdzieś tu. Niech będzie tutaj. I standardowo. Kilka chat drwala. Tylko, że teren widzę dosyć górzysty. Ciężko będzie tu stawiać, ale chyba jakoś się uda. Okej. O, farma pszenicy, więc farmy pszenicy gdzieś tu bliziutko, żeby nie było problemów z dostawami. Rozszerzmy nieco nie można tutaj tego skład. I co mi tu zostało? Moi drodzy, z nowości, z tego co widzę, mamy warsztat kowalski, w którym będziemy mogli prawdopodobnie produkować wiekiery oraz warsztat, tu dobrze nie widzę, bo mi zasłania tekstura, garbarski, który będzie mógł produkować skórzane zbroje również dla pałkarzy, bo te jednostki, właśnie pałkarze, potrzebują już dwóch, że tak powiem, elementów uzbrojenia. Potrzebują skórzanej zbroi i tu gdzieś niech będzie zbrojownia blisko, albo nie, tu lepiej, na wzgórzu. Skórzanej zbroi i wiekiery. I na sam początek mamy, widzę, 10 łuków i 10 włóczni, co jest też fajne. I postawmy od razu gdzieś tu koszary. Może nawet tu przy siedzibie.
Okej, przyspieszmy grę. Czy coś jeszcze z nowości? Tak, moi drodzy, kopalnia rud żelaza. Jak sama nazwa wskazuje, kopalnia rud żelaza no jest tutaj potrzebna do wydobycia żelaza, które leży tutaj. I z tego żelaza będą mogły być robione na przykład właśnie wspomniane przeze mnie wiekiery. Tak więc, tak to mniej więcej wygląda. Niech się tu gospodarka rozwija. Tutaj wszyscy już poszli do pracy. No mam na kilkanaście miesięcy zapasów, więc nie ma tragedii. I tutaj chyba wzdłuż tej góry się ogrodzę. I nie wiem, czy całej obrony nie właśnie nie skupię na siedzibie jak zwykle. Czy mogę jakąś większą wieżę postawić? Na razie nie. Nie ma możliwości takiej w tej misji, no ale trudno. Czekamy na deski i stawiamy od razu dwa warsztaty ucznicze. Tylko tu jest ta górka, no ale jakoś sobie poradzę. Dalej, chłopaki, nieście deski, bo czas działa na moją niekorzyść, jak zwykle zresztą. Cyk, jedna już może być i... Potrzeba drewna. Druga i postawię sobie gdzieś domek, gdzieś tutaj. No nie wiem, gdzieś... Tu. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Bo chciałbym jeszcze dostawić za chwilę jeden kamieniołom, przynajmniej. Okej, okay, tu postawmy sobie dwa woły zaprzęgowe i super. I teraz tak, no ale sobie... Nie, myślałem, że sobie narobiłem bałaganu, ale na szczęście jest jeszcze jeden... No jednej deski mi brakuje. Bo chciałem powiedzieć, że brakowało mi drewna i ten drwal doniósł, ale no niestety doniósł zbyt mało. Trudno. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Jakieś polecenia. To na ten czas sobie będę werbował wojsko. Potrzeba nam nowych rekrutów. Na rozkaz. I niech sobie siedzą na siedzibie. Masło maślane, wiem, ale spoko. Czekamy na rozkaz. A, tak więc, jak już wspomniał nasz skryba, tutaj te ziemie graniczą z ziemiami wilka, więc tutaj już przelewek nie ma. I dostawmy. Za chwilkę chociaż ze dwie piekarnie. Zapasy w spichlerzu są bardzo. Wiem. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł wszystkiego ciągle brakuje. Jak nie drewna, to pracowników, jak nie pracowników, to zasobów innych i tak dalej. No non stop czego brakuje. Szybciutko piekarnie, jeszcze dwie. Sir, spichlerz jest pusty. Świetnie. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Ale zanim chyba popularność spadnie mi poniżej 50, to zdążą donieść jakieś tam jedzonko, więc spoko. Troszeczkę to zaniedbałem, ale zaraz się gospodarka rozwinie na tyle, że będę sobie mógł pozwolić na nawet na większe racje. No wiem, że spada, bo nie ma jedzonka. Dobra, kolejne dwie piekarnie. W takiej bliskości to wystarczy 8-10 piekarni i po prostu zapewnię żywność dla wszystkich poddanych, nawet w podwójnej ilości, że tak powiem. Zobaczcie, dwie farmy pszenicy, a zobaczcie, są blisko i zobaczcie, ile jest pszenicy na składzie. A w poprzedniej misji musiałem dostawiać farmy pszenicy. Musiałem dostawiać farmy pszenicy, żeby... dodatkowe farmy pszenicy, żeby po prostu na tym składzie cokolwiek było, tak? Więc odległość tutaj jest bardzo... Skrybo, nie przerywaj mi, jak prowadzę wywody swoje. Dobra, możemy dostawić mur. Prawie nie mamy już żywności, sir. Okej. Piekarze sobie dadzą radę bez przesady. To postawmy jeszcze z tej strony. Za mało wiadomość od węża. Już wkrótce poczujesz na plecach mój oddech. A myjesz zęby? Jak myjesz, to spoko. Jak nie myjesz, to nie chcę czuć twojego oddechu. Nawet jakbyś mył, to nie chcę czuć twojego oddechu. No ale jak zapowiedział atak, to niedługo pewnie przybędzie. A jestem jak zwykle nieprzygotowany. Czekajcie, zmniejszmy tempo gry. I gdzie by to najlepiej postawić wieżyczkę? Tutaj. Znaczy tutaj, no w tym kierunku, bo tutaj nigdzie więcej chyba znaku nie ma. Więc postawmy ją sobie. No to popostawiane, jak ja nie mam w ogóle kamienia. Bo wszystko na mur poszło, no ja to jestem też geniuszem. Czekamy na wojska węża, atakują. Dobra, spoko. Może jakoś przetrwam. Możesz na nas liczyć. Są pałkarze. Dokąd idziemy? Z
werbujmy jeszcze tylu, ile się da. Dobra, niech oni powstrzymają pałkarzy. Nie na długo, ale niech na chwilę powstrzymają. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Dobrze, zmniejszmy tempo gry. Moi drodzy, widzę, że z czasem jestem średnio. I tak tej misji chyba nie skończyłbym w tym odcinku, nie dałoby rady. Więc pozwólcie, że zrobię sobie zapis. Numer 2. Zapisywanie. I to będzie dobry moment na zakończenie odcinka. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Twierdza HD. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.